Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Zarząd województwa niedawno podjął decyzję o tym, że zaprzestaje finansowania czasopisma Strony. Jak pan przyjął tę decyzję? Dyskusja na temat przekazania wydawania czasopisma Strony trwała dłuższego czasu. Związane to było między innymi ze sprawami finansowymi. Wojewódzka Biblioteka ma możliwość aplikowania o środki z Instytutu Książki i stąd próba poszukiwania dodatkowych źródeł finansowych na to wydawnictwo. Teraz pan ma robić coś, co będzie kontynuacją Stron, co zastąpi Strony? Ja myślę, że nie będziemy szli chyba w tym kierunku. Chcielibyśmy stworzyć coś takiego, co byłoby płaszczyzną poszukiwań dla mieszkańców województwa opolskiego, dla odbiorców również w innych częściach kraju. Absolutnie nie ośmielam się w tej chwili oceniać Stron, bo nie jestem od tego. Natomiast każdy wydawca ma prawo poszukiwań i wydawania czegoś, co jest w jego intencjach i marzeniach. To czasopismo, które pan ma stworzyć, już ma swój tytuł? Nie, to jest cały czas próba poszukiwania i dyskusji. Ja absolutnie nie odważyłbym się na to, żebym sam próbował iść w którąś stronę. Są dyskusje cały czas w różnych środowiskach i to ma być jakaś wypośrodkowanie naszego działania. Czy jest już pana zeszyt, pana notatnik zapisany nazwiskami potencjalnych autorów albo nazwiskiem redaktora naczelnego? Pojawiają się nazwiska. Ja w tej chwili na pewno nie powiem kto, ale jest dużo osób, które słyną z tego, z dobrego pióra i na pewno będziemy próbowali coś stworzyć. Ale jednocześnie chciałbym iść w kierunku osób, które dotychczas tworzyły Strony. Czyli nie będzie to jakaś gruba kreska, całkowite odcięcie się od tego? Nie, absolutnie. Ja uważam, że Strony powinny się dalej ukazywać, bo jest to dobre czasopismo skierowane do odbiorcy wysokiego lotu i takie czasopismo również powinno mieć swoje miejsce. Natomiast jako wydawca Wojewódzka Biblioteka chciałaby próbować wytworzyć swoją własną linię. Czyli trwa budowa wizji tego pisma, takiej linii redakcyjnej? Tak, tego nie można od razu ukierunkować, stworzyć coś, co by już było doskonałe. Na pewno i pierwsze próby będą się spotykać z opiniami, krytykami. Spróbujmy coś zrobić ciekawego dla odbiorców. Czy pan już ma taki zakres tematów, które mogłyby się znaleźć na łamach tego pisma? Czy to były tematy tylko regionalne, czy wykraczające także poza Polszczyznę? Nie, ja tę sprawę pozostawię Radzie Programowej, zespołowi redakcyjnemu. To będzie ich czasopismo. Ja będę ich wspierał. Natomiast nie będę ani cenzorem, ani osobą, która będzie próbowała wchodzić głęboko w ich działalność. Bo przy okazji zaprzestania finansowania Stron toczy się taka dyskusja, co to jest właściwie ten regionalizm, o którym mielibyśmy pisać. Czy to są artykuły poświęcone tylko o Polszczyźnie, czy też o polscy autorzy piszący, nie wiem, o Bałkanach na przykład? To jest rzeczywiście bardzo trudno w tej chwili stwierdzić regionalizm. Ja myślę, że nie można się ograniczyć tylko do tego, co związane jest z Opolem, Opolszczyzną, ale również wspieranie osób, które związane są z Opolszczyzną, które tworzą, a tematyka może być różnorodna. Istotny temat związany z nowym wydawnictwem, pieniądze. Czy pan już robił jakieś szacunki, ile to może kosztować? Najpierw musimy sobie ustalić, w którym kierunku pójdziemy, a potem będziemy próbowali nakreślić potrzeby finansowe. Na rok 2012 te środki są mniejsze, jeszcze pomniejszono wydawanie dotychczasowego czasopisma numer 1-2, także dopiero po zbilansowaniu dowiem się, jaką kwotą dysponuje na rok 2012. A 2013
to też trudno mi jest powiedzieć, jakimi środkami będziemy dysponowali. Będziemy na pewno aplikowali na zewnątrz, ale również dużo oczekujemy dużej pomocy ze strony zarządu województwa. Czyli część pieniędzy ma pochodzić z zarządu województwa, część pozyskana na zewnątrz, czyli skąd na przykład? O ile nam się uda, oczywiście będziemy szli w kierunku możliwości pozyskania środków z Ministerstwa Kultury. Ale tych chętnych do środków z Ministerstwa Kultury jest bardzo dużo. I teraz zależy od tego, na ile nasz wniosek będzie zasadny, żeby komitet sterujący akurat w tym programie przyjął naszą propozycję. No tam niełatwo dostać te pieniądze, o czym Opole przekonało się w tym roku, nie otrzymując pieniędzy chociażby na trzeci dzień festiwalu. Jest bardzo trudno. Wojewódzka Biblioteka co roku stara się o dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury, z różnych programów. I my się cieszymy, jeżeli na 10 wniosków otrzymamy pozytywną opinię, na 1-2. To są również dodatkowe środki finansowe, ale do tego trzeba się przyzwyczaić. Panie dyrektorze, zanim będziemy czytać nowe czasopismo, które wyda pana biblioteka, możemy w wakacje poczytać inne wydawnictwa, książki. Czy wakacje to jest czas, który sprzyja czytelnictwu? Ja myślę, że tak. To znaczy, okres urlopowy stwarza taką sytuację, że ludzie poszukują odpoczynku w różnych formach. Jedni siedzą, opalają się na piasku nad morzem, drudzy wieczory spędzają przy telewizji lub w pubach, a inni po prostu chcą odpocząć całkowicie i sięgają po książkę, interesującą książkę. Przez cały rok odkładają na stertę książki, których nie mają czasu przeczytać, w wakacje nadrabiają. Bardzo często jest tak. Ja otrzymuję różne telefony od znajomych, od innych osób z zapytaniem, poleć nam coś ciekawego. Dla mnie to jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ tytułów w tej chwili jest bardzo dużo, ale moje koleżanki, fachowcy w tym zakresie polecają to, co ich zainteresowało. Stąd czasami jest to również takie ukierunkowanie. To, co mnie interesuje, polecam innym. Z danych Biblioteki Narodowej wynika, że 56% Polaków nie czyta w ogóle książek. Czytelnictwo rzeczywiście spada, ale to nie jest tylko problem Polski, bo mamy kontakty z bibliotekami z innych krajów. Jest to taka tendencja światowa, pogoń za czasem stwarza sytuację, że trochę brakuje tego czasu. Sięgamy coraz częściej po czasopisma. Osoby pracujące w specjalistycznych zawodach poszukują czasopism specjalistycznych, stąd również i nasza rola. My w tej chwili mamy taką ofertę możliwości korzystania książek w systemie e-booków, czyli siedząc w domu można czytać książki. Jest to również nasza nowa forma i poszukiwanie czytelników, tych, którzy nie mają czasu przyjść do biblioteki. Ale to jest tak, że spada czytelnictwo tylko tradycyjnych książek i przenosimy się na przykład właśnie na e-booki czy audiobooki? To znaczy, to są różne tendencje. Ja nie odważyłbym się powiedzieć, że akurat spada czytelnictwo takie papierowe, idziemy w stronę e-booków czy jeszcze inne formy. Raz jest tak, raz inaczej. Ja na całe szczęście po analizie za pierwsze półrocze mogę stwierdzić, że w Bibliotece Wojewódzkiej, specjalistycznej bibliotece, gdzie jest trochę innych księgozbiór, czytelnictwo nie spadło i mamy nawet niewielki wzrost. I to nas cieszy. To może jest szansa, by ta ogólna tendencja spadkowa też się odwróciła i nastanie, nie wiem, moda na czytanie książek. Z tym jest bardzo różnie. Kiedyś spotykałem się z taką informacją, że najwięcej osób korzystających z biblioteki to jest ten przedział wiekowy młodzieży szkolnej, potem studenci i potem ten przedział wiekowy powyżej 50+, jak to się mówi. Ale najczęściej mówi, idziemy w kierunku uczenia młodych czytania, bo oni się przyzwyczają, potem będą czytali. Przychodzi okres pewien aktywności zawodowej, jest ten spadek i potem wzrost. Ja bym się nie odważył mówienia, że tak będzie, że tak jest, czy inaczej. To wszystko zależy od sytuacji. Mam nadzieję, że będziemy czytać nie tylko książki, ale też czasopismo, które to nowe w Opolu, które kiedy może się ukazać, kiedy pierwszy numer?
No, chcielibyśmy w drugim półroczu, żeby ukazał się na pewno numer pierwszy. Cały czas poszukujemy, ale czas leci i my nie możemy czekać. Wakacje też chyba nie sprzyjają tym poszukiwaniom. Ja nie mógłbym stwierdzić, że wakacje nie sprzyjają. Cały czas trzeba pilnować sytuacji, dzień za dniem. Tak szybko leci, że możemy się obudzić w listopadzie i stwierdzić, że jeszcze nie jesteśmy gotowi. No, ale mam nadzieję, że w drugiej połowie roku weźmiemy nowe czasopismo, które się ukaże w Opolu do rąk i będziemy się pogrążać. Ja jestem optymistą i zawsze wierzę, że na pewno się uda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Chrobak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.